Na tym filmie z finansów czy z finansów przedsiębiorstw pokażę Wam, jak można wyliczyć dźwignię finansową, która jest określana jako 1% zmiana zysku operacyjnego wpływająca na zmianę zysku brutto. Generalnie przedstawmy sobie wzory. Dźwignia finansowa może być pokazana w ujęciu dynamicznym lub też statycznym. Częściej jednak w zadaniach się stosuje oznakowanie statyczne, czyli polegające na otrzymaniu wyniku dźwigni finansowej w oparciu o dane pochodzące z jednego okresu czasu. Ten wzór jest zapisany w ujęciu powiedzmy dynamicznym, bo są zmiany procentowe. Jak zmienił się zysk brutto w porównaniu do zmiany, jaka zaszła w zysku operacyjnym, generalnie w EBIT-cie. Ten wzór zaś, który ja teraz pokazałam, jest to w tym momencie ujęcie statyczne, czyli z jednego okresu czasu, gdzie wartość EBIT-u, czyli zysku operacyjnego, dzielimy przez zysk operacyjny pomniejszony o wartość kosztów finansowych, czyli tych związanych z kapitałem obcym, czyli generalnie z kredytem, najprostszym zadaniem. Często dźwignia finansowa jest również przedstawiana w ujęciu dynamicznym jako tutaj reakcja zmiany rentowności wywołana procentową zmianą EBIT-u. Wzory, które tutaj ja Wam przedstawiam, ja szczerze wykorzystuję rzadziej, ale też mogą być dla Was zastosowanie. Może jakby na podstawie danych nie da się skorzystać z tego wzoru czy z tego wzoru, a na przykład jest w tym momencie podana wysokość dywidendy uprzywilejowanej, więc jak najbardziej można z tych wzorów korzystać. I zauważyłam, że dźwignia finansowa nie zawsze jest powiedziane, jak 1% zmiana zysku operacyjnego wpływa na iluś procentową zmianę zysku brutto wynikającą z tego wzoru. Czasem dźwignia finansowa jest interpretowana jak zmiana zysku operacyjnego wpływa na rentowność lub też na EPS, czyli zarobek na jedną akcję. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to możemy sobie tu wprowadzić, że dźwignia finansowa jest oznakowana jako DFL, procentowa zmiana EBIT-u netto to jest w tym momencie zmiana zysku netto, czy EBT netto. I tu tak samo procent rentowności kapitału własnego i na przypomnienie dwie różnice. Mamy dwa jakby zyski ostatecznie już po potrąceniu kosztów finansowych. Jest to EBT netto i EBT brutto. Generalnie jak widzimy, różnica polega na tym, że jeżeli od tego zysku brutto po odliczeniu odsetek, a przed opodatkowaniem mamy jakby wynik brutto, czyli nie uwzględniający jeszcze kwoty podatku. Jeżeli przemnożymy ten sam wynik, ale przez przemnożnik taki, powiedzmy, mówi się na to tarcza podatkowa, uzyskamy dopiero wynik netto, czyli po opodatkowaniu. Więc robi nam różnicę, czy mówimy o zmianie zysku brutto czy netto, bo wysokość będzie już inna. Generalnie często ta stopa podatku dochodowego w zadaniach domyślnie to 19%, a więc wynik jest, różni się o 19% między zyskiem brutto a netto. I częstym wzorem, który używamy w przypadku liczenia dźwigni finansowej, może być taki prosty wzór, w którym dźwignia całkowita stanowi przemnożenie dźwigni operacyjnej i finansowej, więc czasem trzeba się zastanowić, czy na podstawie treści zadania nie lepiej jest obliczyć całkowitą i operacyjną, a potem obliczyć nie wiadomo z tego wzoru, gdzie będzie podane DTL i DOL lub o możliwość ich obliczenia i wtedy policzymy naszą dźwignię finansową. Teraz na podstawie konkretnego zadania spróbujemy sobie policzyć stopień dźwigni finansowej. Zadanie będzie posiadało podstawowe informacje dotyczące sposobu funkcjonowania firmy, to jest ile sztuk wyprodukowała, po jakiej cenie, jakie były koszty stałe, zmienne i jaki był koszt długu. Dzięki tym informacjom będzie można obliczyć po kolei, czy zysk operacyjny, czy wysokość odsetek, a docelowo stopień dźwigni finansowej. Zadanie ma następującą treść. Firma produkcyjna sprzedała w poprzednim roku 20 tysięcy sztuk produktu po cenie 325 zł. Jednostkowy koszt zmienny był o 28% mniejszy od ceny, zaś jednostkowy koszt stały dla tej wielkości produkcji wyniósł 5 zł. Firma poniosła też koszty finansowe i odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na kwotę 187 500 i oprocentowanego 12,8% rocznie. Obliczyć stopień dźwigni finansowej. W tym zadaniu wiemy po kolei, jaka była sprzedaż w sztukach, jaka była cena w złotych, wiemy też, jakie były jednostkowe koszty zmienne. Nie jest podane, ile one konkretnie wynosiły, ale jest informacja, że koszt zmienny był o 28% mniejszy od ceny, czyli 1 minus 0,28 razy cena, to na razie wiemy. Na pewno koszt jednostkowy stały, czyli tak jakby przypadający na jedną sztukę wyprodukowaną, to 5 zł. A więc można powiedzieć, że koszty stałe całkowite to są te jednostkowe razy wielkość produkcji. A więc wiemy, że łącznie koszty stałe wynoszą 100 tysięcy złotych, bo to jest 5 zł razy 20 tysięcy sztuk i będzie nam potrzebne do obliczeń EBIT, czyli zysk operacyjny. Ale do niego będzie potrzebne określenie jednostkowego kosztu zmiennego. Wiemy wstępnie, że to jest 1 minus 28% razy cena, więc ten wynik jest jak najbardziej na kalkulatorze możliwość otrzymać i oprócz samego EBIT-u będziemy potrzebować, ile wynoszą odsetki finansowe, czyli jakby koszty finansowe związane z zaciągniętym kredytem. A więc stopa oprocentowania kredytu, jeżeli wynosi 12,8% rocznie, w ułamku dziesiętnym zapiszemy to jako 0,128, a więc odsetki od zaciągniętego kredytu mnożymy stopa roczna razy ten kapitał obcy, czyli kredyt i wychodzi nam wysokość rocznych odsetek w uproszczeniu. Teraz możemy obliczyć EBIT, czyli zysk operacyjny. Jest to różnica między marżą brutto całkowitą a kosztami stałymi, czyli przychody minus koszty, to jest na sztuce, razy ile sztuk wyprodukowano, minus koszty stałe. Wzór możecie mieć jakby w notatkach inny, generalnie ważne, że wynik wyjdzie Wam podobny do tego, co u mnie wyszło. Wzór, z którego musimy skorzystać, aby obliczyć dźwignię finansową jako ten wzór nasz ostateczny, do którego dążymy, jest następujący. Dzielimy wartość EBIT-u przez EBIT, ten sam wynik, co był w liczniku, ale pomniejszony o koszty finansowe. A więc będzie to sposób reakcji, powiedzmy, jak zmienia się, jak jednoprocentowa zmiana EBIT-u wpływa na zmianę zysku brutto, czyli tego jeszcze przed opodatkowaniem. Gdyby we wzorze tutaj dopisać w mianowniku 1 minus T, byłaby to dźwignia finansowa opisująca zmianę EBIT-u wpływającą na zmianę zysku netto. W tym wariancie wzoru na dźwignię finansową policzę zmianę EBIT-u wpływającą na zmianę zysku brutto, czyli z pominięciem opodatkowania. W naszym przypadku będą to następujące wyniki, co możemy zinterpretować zawsze. Jak zmiana tego EBIT-u o 1%, zawsze tak zaczynamy, powoduje wzrost, bo wynik został po prostu policzony tu na plusie, zysku brutto, bo tutaj nie dopisane było plus razy 1 minus T, czyli zysku brutto o ten wynik, który nam wyszedł z dopiskiem procent.